Mieszkańcy sosnowieckiej Dędówki są zaniepokojeni nieznajomymi, którzy w kilkuosobowej grupie kręcą się po osiedlach w dzielnicy. Jak mówią mieszkańcy, to 5 osób, z których część może być pochodzenia romskiego. Mają rzekomo chodzić po klatkach schodowych, ciągnąć za klamki i obserwować mieszkania. Mieszkańcy solidarnie ostrzegają się nawzajem, bo obawiają się kradzieży. Fatima Orlińska. Wchodzą do klatek schodowych, szarpią za klamki i próbują otwierać drzwi. Zdarzyły się przypadki, że lokatorzy w ostatniej chwili zdążyli zareagować. Od kilku dni mieszkańcy sosnowieckiej dzielnicy Dędówka żyją w strachu, bo na osiedlu ma kręcić się grupa podejrzanie zachowujących się osób. Jak wskazują mieszkańcy, część z nich nie wygląda na Polaków. Przyjechał samochód Focus i były, nie wiem, 3 panie i 2 panów, chyba tak, pochodzenia. Na pewno nie wiem, ale mąż mówi, że to cygańskiego. Stanęli sobie tutaj między krzakami i patrzyli się w ogóle w nasze okna. Po czym podjechali troszkę dalej, patrzyli na ogródek, po oknach patrzyli. Mąż wyszedł, pyta się, czy zgubili się. No i oni wtedy szybciutko odjechali. Tacy bardzo nachalni, żeby po prostu dostać się do mieszkania. Ale mówiła ta koleżanka, w jaki sposób są nachalni? Czy coś mówią, czy jakoś się zachowują charakterystycznie? To znaczy nie, tylko mówiła, żebym uważała i żeby nikogo nie wpuszczać, że podobno wczoraj gdzieś się tu kręcili. Obawiam się. Ale czego się pani obawia? No, że jak wejdą do domu, no to okradną. Wiadomo, każdy wychodzi do sklepu czy gdzieś. No, dużo tu mieszka starszych osób, też się na pewno obawiają tego, nie? Sytuacje są różne. Są dzieci, wychodzą na dwór, nie zamkną drzwi czy przymkną i to jest właśnie powód. Mieszkańcy osiedli wzajemnie ostrzegają się w internecie. Na portalach społecznościowych powstały grupy, na których ludzie przekazują sobie bieżące informacje. Na drzwiach klatek schodowych rozwieszono plakaty ostrzegawcze, na których jest zdjęcie samochodu, jakim mogą poruszać się budzący niepokój nieznajomi. Dostałem SMS-a ostatnio, że kręcą się jacyś podejrzani ludzie w Focusie, Ford Focus, kombi, początek rejestracji SG, to podejrzewam, że Gliwice, 311. Ostrzeżenie dla mieszkańców osiedle Kalinowa, przyszłość to, czyli stare osiedle i Niwka, nie? Tyle dostałem, tam znajoma mi wysłała tego SMS-a, że ktoś jeździ po osiedlu i łapie za klamki, sprawdzają mieszkania, czy są otwarte, czy też nie. Jak przekazali nam mieszkańcy osiedli, o podejrzanej grupie informowali dzielnicowego. Niektórzy alarmowali też lokalnych działaczy, którzy również podjęli interwencję w komisariacie. Jeden z nich po tym, jak w środę miał usłyszeć, że policja takich zgłoszeń nie przyjmuje, wystosował wniosek o zwiększenie służb patrolujących rejon. Wczoraj zadzwoniłem na policję. To oni odpowiedzieli na czwórkę, na Niwkę, powiedzieli mi, że tak, wiedzą, mieli zgłoszenie. Dokończyłem im numer rejestracyjny, bo tutaj też nie było całkowitego numeru rejestracyjnego, ale ta pani sąsiadka, która u nas mieszka, pracuje, sprząta budynki na tej Orlon Lwowskiej i właśnie przy tej Żabce był ten samochód i wtedy policji podałem cały numer rejestracyjny. I no, póki co policja nie ma podstaw, żeby nawet w bazie danych sprawdzić ten samochód. Do niepokojących lokalną społeczność sytuacji dochodzi przy ulicach Kalinowej, Jodłowej, Wrzosowej i Zagłębiowskiej. Policja potwierdza, że sytuacja jest jej znana i jednocześnie podkreśla, że oficjalnie do środy rano żadne zgłoszenie nie wpłynęło. W przypadku, jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, apelujemy do mieszkańców, aby od razu zgłaszali takie przypadki na numer alarmowy, ponieważ policja sprawdza szczegółowo każde takie zgłoszenie. Przy okazji apelujemy również o to, by dobrze zabezpieczać swoje mieszkanie przed wyjściem oraz aby reagować na bieżąco na niepokojące sytuacje. W tym wypadku schemat działania, jak mówią mieszkańcy, jest taki sam. Nieznajomi szarpią za klamki, a gdy lokator otworzy drzwi, pytają o ubrania dla dzieci, ewentualnie zostawiają pod drzwiami słoiki z jedzeniem. Być może po to, by zobaczyć, czy ktoś jest w środku.